Pan Arkady Rzegocki, czy demokracja medialna jest jeszcze demokracją? Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to pytanie, bo ono jest niezwykle ważne, ale jednocześnie demokracja medialna jest faktem. W związku z tym jest częścią rzeczywistości, a rzeczywistości należy się szacunek, więc raczej należałoby to pytanie troszeczkę przeformułować i zadać pytanie, co zrobić, żeby demokracja medialna sprzyjała wolności? Co zrobić, żeby demokracja medialna w takim dynamicznym kształcie, który obserwujemy u progu XXI wieku, była czymś, co kontroluje władzę, co spełnia tę rolę, o której pisał Tocqueville, wymieniając prasę obok niezawisłych sądów i obok stowarzyszeń jako kluczowe elementy, dzięki której Amerykanie przechowali wolność w demokracji. To jest jak gdyby kluczowe pytanie. Oczywiście demokracja medialna, jak każde zjawisko współczesnego świata, niesie ze sobą i szanse, i zagrożenia. Te zagrożenia wydają nam się bardziej widoczne we współczesnej Polsce, a to z tego powodu, że mamy do czynienia ze słabością państwa, które nie jest w stanie zadbać o to, żeby istniała różnorodność opinii, różnorodność idei w rynku mediów. Nie jest w stanie zadbać o to, i to jest najważniejsza teza tego mojego krótkiego wystąpienia, żeby istniała oferta skierowana do ludzi ambitniejszych, skierowana do elit, żeby część przynajmniej mediów tworzyło pozytywne wzorce, takie wzorce, do których będą aspirowały poszczególne grupy społeczne. To jest wielka słabość, w szczególności polskich mediów, że nie mamy programów radiowych albo niewiele jest takich programów radiowych, niewiele jest takich stacji telewizyjnych, niewiele jest takich programów, które są nazywane misyjne, takich typu narodowy test z historii, który się powiódł niezwykle. I nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że to było coś niesamowitego, że Polacy oglądając ten test nagle zobaczyli, że nagradza się ludzi za to, że mają wiedzę historyczną, wiedzę dotyczącą polskich dziejów, a nie za wygłup, nie za jakieś niekonwencjonalne zachowanie. No to jest niezwykle, media mogą tworzyć taką rolę elitarną, taką rolę dla właśnie ambitniejszego odbiorcy i o tym zapomnieliśmy. Nadzieja, którą ja pokładam, to jest oczywiście nadzieja w czasopismach. To jest ten element medialny dla osób czytających, który można powiedzieć po 89 roku nam się udał. Ta cała masa środowisk, które wydają swoje czasopisma, ten cały archipelag czasopism, w szczególności zbliżonych do myśli konserwatywno-liberalnej, republikańskiej, to jest właśnie ta niezwykła, ciekawa oferta, bo po pierwsze ona zapewnia właśnie tego, czego brakuje nam w mediach głównego nurtu. Zapewnia nam różnorodność opinii, zapewnia nam tworzenie nowych idei. Te czasopisma spełniają nie tylko rolę tworzącą pewne środowiska i grupy, ale także tworzące nowe idee. Państwo na pewno pamiętacie, że idea Czwartej Rzeczypospolitej pojawiła się w małych czasopismach o nazwie Kwartalnik Konserwatywny czy Debata w 97-98 roku. Przynajmniej ja się po raz pierwszy, w 94 nawet tutaj, ale potem w 97-98, potem w 2003 na łamach Rzeczpospolitej liczni publicyści się do tego odwoływali. Ale właśnie to jest wydaje mi się niezły przykład na to, że ta debata toczy się właśnie przede wszystkim tam. Pytanie, jak to rozpowszechnić, co zrobić, żeby także media, które docierają do większego grona odbiorców, miały także takie bardziej elitarne, bardziej ambitne programy. Co zrobić, żeby media odgrywały istotną rolę także na forum lokalnym, to znaczy, żeby nie było takiej sytuacji, z jaką mam do czynienia dzisiaj, że właściwie w mediach mamy przede wszystkim informacje o tym, co dzieje się w Warszawie i to jeszcze głównie w świecie politycznym. To jest to zadanie państwa, z którego państwo niestety się w dużej mierze nie wywiązuje. Tyle w wielkim skrócie na dobry początek. Bardzo dziękujemy za głos broniący poważniejszych myśli z tołstych żurnałów w mediach, w których rzeczywiście tego głosu już nie ma.